Partnerami portalu motorecords.pl są Górny Sport, producent klatek bezpieczeństwa, rozpórek, mocowań foteli i innych. Ireco Motorsport, producent klatek bezpieczeństwa. M-Kwadrat, z pasji do motorsportu. Thank you.
Macie satysfakcję, wy jako cała rodzina, cała stajnia STC Motorsport, bo jest to kolejny rajd, gdzie wasze prototypowe samochody dojeżdżają do mety. No i w rękach Briana Buffiera auto wygrywa z najszybszymi kierowcami w Polsce w R5-kach. Na pewno, ale tak jak mówię, tutaj i tata, i Zbyszek, czyli taty brat, pracowali na to parę lat, czy parę dziesiąt lat, bo nie wiem, ile tata już jest lat w motosporcie, później Zbyszek też otworzył wypożyczalnię, teraz połączyli siły, jest Brian, jest super produkt, więc to myślę, że lata doświadczeń to w tym momencie procentuje. Na pewno doświadczenie z wyścigów górskich, z rajdów, to wszystko jest włożone w ten samochód i, no i jest dobrze, bo samochód jest szybki, Brian się w tym samochodzie odnajduje, szybko nim jedzie, wierzy w ten samochód, to jest najważniejsze. I widzę, że będzie wygrywał, no bo nie widzę przeciwwskazań, żeby następnego rajd też był niewygrany przez niego, a ja mam cichą nadzieję, że będzie więcej czasu teraz troszkę w tej przerwie, że będę mógł troszkę z nim pojeździć, żeby mi parę rzeczy pokazał, bo nie ukrywam, że też bym chciał wejść w pierwszą piątkę i to będzie dla mnie pełen sukces na koniec roku. Wasza rodzina zajmuje się głównie obsługą kierowców, budowaniem samochodów, wynajmem, dlatego niby nie powinno się rozmawiać o pieniądzach, ale zapytam. Starter piątką to jest koszt w RSMP około 120 tysięcy złotych. Jaki jest koszt wynajmu waszego prototypu na rajd RSMP? Ciężko jest to powiedzieć, tak naprawdę trzeba było porozmawiać ze Zbyszkiem czy z tatą, bo to jakby powiedzieć, oni finalizują, nie ja. Ale myślę, że jest to w okolicach połowy, jak mi się wydaje przynajmniej. Przede wszystkim przy tych kilometrach OS-owych i nie mamy żadnych awarii, więc jeżeli nie ma awarii, więc jest dużo taniej, prawda? Brian też nie oszczędza tego samochodu, ja też go nie oszczędzam, żeby on tutaj dojechał do mety, tylko samochody są używane odpowiednio i nic się z nim nie dzieje i to też nie generuje nam dodatkowych kosztów, prawda? Wiadomo, trzeba kupić opony, paliwo, to są rzeczy, których się nie da ominąć, ale myślę, że samochód w obsłudze jest dużo tańszy. Motorecords.pl oferuje zawodnikom nagrania wideo. W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt e-mail. W tytule maila prosimy podać nazwę zawodów, nazwisko kierowcy i numer startowy.